Cześć. Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli znów u City Undercover. A skoro już to powiedziałem, to musi zagrać piosenka. Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, Klocko Grał, tajny agent Undercover. Niedawno spotkaliśmy, mówię o 2 odcinkach temu, kiedy gra się tak nie zawiesiła jak teraz. Spokojnie to robię. Ajajaj, co się stało, moi drodzy? Co się stało? Całkowicie padła gra. Gorzej. Całkowicie padł komputer. Gorzej. Co jest? Man down. Aha, wywaliło nam całkowicie grę. No, ciekawy początek, ciekawy gry. Bardzo ciekawy początek gry. Czegoś takiego jeszcze nie grali. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dobra. Gramy dalej. Nie gramy dalej. Coś się stało się. Dobra. Hey, Chase. Are you busy? Does this have something to do with your favor for Ellie? Yes. Funny story. I volunteered to pick up the department's new state-of-the-art police truck for its unveiling at the station this afternoon. And you've been hijacked by some criminals, right? Wow! How did you know? Wait. What number am I thinking of? I'll give you a clue. It's 6. The truck, Frank? Oh, yeah. Well, they drove it around for a while, but we've stopped now. Any idea where you are? When they were driving, I heard a really loud foghorn, so I think we went past the docks. Dobra, moi drodzy, ustaliśmy, ja wiecie, obecnie nie będę gadał, co mam robić. Mam uratować Franka, a teraz blokowałem parka Parszywka. Parszywek to był chyba ten szczur od Rona z Harry'ego Pottera, prawda? Nie wiem, co się dzieje z tą grą, moi drodzy, znów. Nie wiem, co się dzieje z tą grą. Czemu ona się tak wiesza dziś? Co się stanęło się? Co? Pytam się gro. Co się stanęło się? Znów wywalił. Nie da się, moi drodzy, gra. Are you busy? Does this have something to do with your favor for Ellie? Yes! Funny story. I volunteered to pick up the department's new state-of-the-art police truck for its unveiling at the station this afternoon. And you've been hijacked by some criminals, right? Wow! How did you know? Wait, what number am I thinking of? I'll give you a clue. It's 6. The truck, Frank? Oh, yeah. Well, they drove it around for a while, but we've stopped now. Any idea where you are? When they were driving, I heard a really loud foghorn, so I think we went past the docks. Docks, uh-huh. Then I remember it feeling like we went over a train track. Train track, okay. And when we stopped, I looked out the window and saw Krabby Cove. You! I'll be right there. Where? Hey! Moi drodzy. No, chciałem właśnie uniknąć tym. No. Moi drodzy, nasz kolega Frank został porwany. Gra już działa. Jedziemy jego więc uratować. Z trymiga. Nitro! O! No dobra, nie poszło tak jak miał być. Fajnie w ogóle policjantów prawie przejeżdżam, ale są ci fajni policjanci z lat 90. Ale cisnę, moi drodzy. Jest ciśnienie 3000. Świński pojazd minąłem. Jedziemy uratować kolegę Frank? Pamiętam, fajny mnie kolega, tak? Nie pamiętam jak kolega ma na imię, ale chyba Frank. W ogóle co oni tak maniakalnie rzucają się pod te auta? No kurde, ludzie, to nie... Właśnie klocki, to nie GTA. No, to nie GTA. Ależ pieniążków ominąłem, ale spokojnie. Pamiętam, że tu na trasie przy latarniach jest dużo pieniążków. A ja wszystko zbieram, co przy tych latarniach się znajduje, tak? Co się znajdzie przy latarniach, to ja zbiorę, moi drodzy, pamiętajcie, taki jestem, że tutaj nic się w grze nie zmarnuje. No dobrze, jedziemy, zbieraj te pieniążki, przydadzą się, kurde, szkoda, mówię, że w ostatnim momencie, w ostatnim odcinku, który był, kurde, jak żywcem wyjęty z Matrixa i Mixa Matrixa z Ninjago. Tak zabolało mnie to, że nie możemy za hajsik kupować tych, wiecie, tych poniższych pieniążków. Tych, których ma 9889. I podtrzymuję to, szkoda.
Natomiast szkoda też, że mam wrażenie, że w ostatnim odcinku jechałem dokładnie tak samo. Mam wrażenie, że gra mnie goni dokładnie tak samo co odcinek. Że dokładnie tak samo jeżdżę. Nie mam czasu na ciebie. Że dokładnie tak samo. Czy wy to widzicie? Wow! Jak w GTA! Wow! Drugi raz jak w GTA! Wow! Jak w GTA! I tak samo wyskok jak w GTA, by przeżyć. Aczkolwiek gram aktualnie w to nowe GTA. Jeżeli mnie znacie na... wiecie czym... na Steamie, to wiecie, że gram w GTA, bo tam się wam wyświetla. Jeżeli nie wiecie, jak mnie lubić na Steamie, to wejdźcie na odcinek PSB Steam, tam tłumaczę. I wiecie co ciekawsze, jeżeli mnie lubicie na Instagramie, tak a propos jeszcze, to tam czasem wrzucam, co mam w najnowszych miksach, które zakupiłem. I wiecie, że kurde, tak jest, tam będzie ten pojazd, dokładnie ten pojazd, ale fajnie jest mu się tak przyjrzeć z bliska, fajnie, fajnie. Nie traćmy czasu, grajmy moi drodzy. Bo tam czeka porwany kolega chyba, tak? Nie to, żebym przedstawił złodzieja. Is that you, Chase? Have you come to rescue me? Chyba cię okradł w tym stroju. Johnny, go fetch the rest of the gang. Tell Mr. Chen we have Chan? Company. I think the robbers are still around, so be quiet! Teraz się przyda lekcja z poprzedniej gry. A, przyda się. Widzieliście to? Chase, are you having some kind of fight? Nie, nie mam fajta. Szybciej! Kurde, on też lubił uniki. Widzieliście to? On też robił uniki, moi drodzy. Trzeba go prać pewnie, prać. Kurde, on zrobił unik. Spuszczanie, my też musimy przed nim zrobić unik. What will happen if those reinforcements get here? Will that be bad? Dobra, tak jest. Unik sprawił, że dopiero go pokonaliśmy, moi drodzy. No ciekawe swoją drogą, bo przyszli mi ratować naszego ziomka, który jest złodzieja, a złodzieje nas atakują. Znaczy złodzieje, no rabuły się na pewno, tak? Nas atakują. No osobliwa sytuacja na pewno. Jeszcze więcej złoli? Wow, zagapiłem się, kurde. Tak szybko zakuwać. To jest... Z jednej strony to uważam, że jest fajne. Z jednej strony jest to fajne, bo wiecie, takie wiarygodniejsze, tak? Że kurde, my ich naprawdę musimy zakuwać. Wow! Czyli ktoś to nagra. No żart oczywiście, ja to nagrywałem. Let's go! Okej, czyli wcale nie porwali, ej, tak naprawdę. Super! A ja tu jechałem na zamiennikarku. To jestem ja. One of the gang members mentioned someone called Chen. Any idea who that is, Frank? Probably Chen Twang. He's pretty new to Lego City, but I heard he runs the biggest chop shop in town. Zapewne mamy nie stracić. A chop shop is where they dismantle stolen vehicles, Frank. Przeżyć, tak? I guess I should cancel that reservation then. I think this Chen's connected to Yuri. Chase McCain jest Chase! Ścigany w sensie, spościł za nim. Czy my możemy ich jakoś ukatrupić, zabić, pozbyć się? Czy po prostu możemy tylko przed nimi uciekać? Przypuszczam, że jest tylko to drugie. Oczywiście monetko nie odpuszczamy. Pamiętajcie, co mówiłem o latarniach. Nie odpuszczam latarnią. Chyba po mojej ostatniej wizycie tu nie odbudowano ich. Kurde, próbują mnie zniszczyć. W ogóle fajnie, bo tu turyści chodzą o mnie. Kurde! Źle to wygląda, moi drodzy. Kurde, trzeba pojechać na dół. Coś tak, coś mi mówi, trzeba pojechać na dół. Dobra, sam wygląda mnie najlepiej. Dwie gwiazdki, nie damy rady, moi drodzy. Chyba nie damy rady tego przeżyć. Aj, jedna gwiazdka. Ajajaj, no kurde.
Nie damy rady. A jak to inaczej zrobić? Wow. To normalnie mój drzeg na filmach. No i nie udało się. Ale czy to oznacza koniec? Zapewne tak. No właśnie, moi drodzy, nie udało się, to oznacza koniec, więc tyle z mojej szybko uciekamy. Dobra, moi drodzy, czy to co cofnęło na początek? Chyba tak. Odnieść Franka ciężarówkę na Wiśniowe Wzgórza. To pachnie mi znów Wiśniowe Wzgórza, mam 4,50 nawet czasu na to. Wiśniowe Wzgórza pachną mi znowu jakby Ninjago. Ninjago, tak? No dobrze, Wiśniowe Wzgórza. Kurde, czy ja mogę sam nie walić do broli, żeby nie tracić zdrowia tu? Byłoby miło. Dobra, on się wywrócił, nazwijmy to. Chase McCain Rabus. Czy jest jakiś inny Chase McCain, który lepiej prowadzi auto? Bardzo chętnie poznam. Nie wpadnij to! No, chyba nie o to mi do końca chodziło. Zdecydowanie nie o to tam chodziło, nie? Plom! Czuję, że to będzie wesoła misja, moi drodzy. Czuję, że to będzie bardzo wesoła misja. Oczywiście, że powtórz. Są takie misje w GTA, a tymczasem one helikopterowe. Kiedy, kurde, człowiek się tak naprzeklina jak głupi, a oni i tak w kolejnej części, chociaż wiedzą, że ludzie tego nienawidzą, wcisną tą helikopterową misję, tak? Są takie w każdym GTA. No i widocznie tutaj LEGO jest fanem gier GTA-owych i kurde nie mogło się oprzeć, żeby nam to dać. Tak jest, bez żadnych nudnych. Jedź. Serio, tak mnie rozbujało, serio, nie mogę tego opanować. To nie jest dobre, sobie chciałem potańczyć. Wiecie co? Monetki monetkami, ale pamiętajmy, że przedtem pazerność mnie zgubiła, ale tym razem już poćwiczyłem jazdę. Kurde. No to jak ja mam i tu, kurde, wiecie co, omijać. No bo patrzcie, o mnie lekko typnął i to się dzieje, tak? Ja mam pewien plan. I hope they aren't gonna check in the back of here, because a lot of stuff has fallen out of the cupboards. Plan podziału, ale co? No chyba nie! Tu. No dobrze. Nie wiem, co to miał być dobry skok. Ale powiem wam szczerze, żeby ci kiedyś ciężarówką, to tak nie działa. Ja do mojego pixa zaglądałem i tak, moja ciężarówka dokładnie tak w środku wygląda, dokładnie tak. Czy ja mogę w ogóle jedno serduszko, kurde, nie! Kurde, załatwili mnie z walla, załatwił mi tramwaj. Czy to jest jakiś pół checkpoint? Nie ma tu nawet ćwierć checkpointa. No to czuję, moi drodzy, że szykujcie się na długi dzień. Znaczy ja wiem. Nie ma tak samo stracić serduszko, bo zawibrował mi telefon, na niego upatrzyłem, co mi tam przyszło. Szła mi znów paczka do paczkomatu, kurde, ta, o której mówiłem ostatnio. A to dzisiaj przyszła. Jednak nie poprzednio. Dobra, moi drodzy, no cóż, macie tą przewagę, żeby wiecie dokładnie, ile mi ta misja zajęła, tak? Bo widzicie, ile minut ma filmik, więc wiecie, że tu będę jechał przez 40 minut, czy będę tu jechał na przykład 5 minut, tak? Oczywiście tak nie do końca działa, bo może być oczywiście tak, że wiecie, na przykład co się stało, czegoś ode mnie odbił i znów zaraz wyskoczymy. Może być oczywiście na przykład tak, że po tym jeszcze jest jakaś inna część misji, nie? Ale czy wyskoczymy? Ciężarówki tak nie działają, drogie dzieci, to wam mogę zagwarantować. Ciężarówki tak nie działają. No dobra, uda się przejść kawał trasy, kurde, bez straty serduszka, drugi raz to samo. To jakiś głupi, znaczy głupi, śmieszny, nie? Na pewno. Śmieszny algorytm w tej grze. Aj, dostałem. Nie, śmieszny algorytm w tej grze.
który powoduje, że po prostu jakby nas wyszczelibuje, tak? Tak zupełnie jak ich. Trochę zupełnie właśnie strzeli. Jedziemy przez miasto. W ogóle, przepraszam, bo czy my jesteśmy policją? Czy my na przykład nie możemy wyciągnąć teraz naszej komórki, czy co tam ma policja, krótkofalówki, CB radio, cokolwiek i powiedzieć, hej, I need a backup, backup, need backup, a ja nie zrobimy tego błędu, to wtedy. Nie możemy wezwać tu pomocy jakiejś? Ja mam nadzieję, patrzcie, ile mnie goni, widzicie na mapie, ile mnie goni, że to nie jest tak, że ja mam, kurde, te całe 3 minuty na styk przejechać, ej. Nie, dobra, widzę koniec, dobra, uda się, moi drodzy, uda się, tylko czy to będzie koniec misji? W ogóle, czy to będzie misja, bo to na chyba misja nie jest, moi drodzy, bo zabawniej. Więc źle powiedziałem. Do you mind if I drive it from here? I want to show Ellie that I can be trusted. All right. Enjoy getting your photo in the papers, Frank. Mm-hmm. No okej. Co, myślisz, że statek płynie? I can't wait all day, Marion. I have to reopen the bridge this afternoon. Where is that truck? No nie dojechała w takim stanie, ale... As if I'm interested in fame and fortune. My public! Ah, here it comes, Mayor Gleason. Right on time. Here I am with our new truck! Good old friend, honey, delivers again. Coming through! Honey! Honey! Out of the way! Lepszy kierowca ode mnie, na pewno, na pewno. Sorry, madam. Hi there, Mayor Gleason. Hey, chief. Dunby! Honey! Waffles! What are we doing? Well, what did you expect to happen with Frank driving it? This is your fault, Marion. Whoa. Whoa. Chase, give me some good news. Have you found Rex Fury? Well, how could you find him? I mean, the chief told you to stay off his case. Oh, really? That's not true at all. Is it, Chase? No. That's right. I was just about to send him undercover in, Chang Chuang's gang? I think he's linked to Rex. Yes! Well, that was broken, I got here. Tak było, potwierdzam. Dobra, czyli chyba dopiero teraz, moi drodzy, zaczniemy... Nie no, nie mówię, że dopiero teraz zaczniemy misję. No to chyba sobie darujemy w takim razie i rozegramy to kiedy indziej w takim razie, moi drodzy. To będzie na kiedy indziej. Dziś wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. No bo cóż, ja mogę więcej. Przerzucamy to na inny odcinek w takim razie. Bye!